Zobaczyliśmy leszcza. Idziemy zobaczyć, ile ma centymetrów. Jaki ładny kadr mamy, ludzie kochani. I zobaczcie, to jest na plaży wszystko. No dobra, ty jeszcze się skurczył, skuba, nie zarek. Jeszcze się. Jo, jedziemy do Ustki na zawody Puchar Prezesa Władek Team. No mega gruba sprawa, raz na rok coś takiego się dzieje. W zeszłym roku udało mi się złowić mega dużego leszcza. Mam nadzieję, że w tym roku też coś złowię. Zaczynamy! Ludzie, zobaczcie, co dostałem. Pato stream. To już jestem zwolniony ze szkoły, nie? Tak to wygląda w praktyce. Ja coś na debacie ostatniej. Tyle tego wszystkiego wygrał. Dwa morskie fule, zobaczcie, dla małżonka obiecałem, to jest. No i słuchajcie, od Dominika Stobę, Jacek Telarowski otrzymuje voucher na ostatki surf castingowe. Zobaczcie, tak to działa. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Co on by chciał? Co ja mogę mu dać? Cześć. Witam was serdecznie na zawodach o Puchar Prezesa Klubu. Po raz pierwszy w tym roku są to mistrzostwa klubu. Dziękuję bardzo serdecznie kadrze Słups za coroczne przygotowanie. Brawo my! Tak to się wybijemy. Łowimy na jeden hak. Miara się liczy tutaj. Tam łowię 40, wiecie, 10 ryzyko. Godzin minie, to jest ryzyko, tak? Gdzie jestem? Teraz chwila prawdy, chwila prawdy. 31? 31, alu. A ustawiłem co 35 metrów, to jest dosyć daleko, to wymierza dokładnie, także ale kroka słuchaj, dobra. To jest ze 40 kilka, powiedzcie, to ja wiem, że tutaj na takim twardym to dobrze idzie, ale jak to na piachu idzie? Bardzo dobrze idzie. Super idzie. Pokaż lekko. Ty, no leciutko. Idzie, trawie, no. Możesz sobie sprawdzić, na trawie idzie bardzo dobrze, no możesz na piasek sobie wjechać. Nie no, tak to wiemy, bo to policja też używa. Nie? Ty, no bajeczka. 1100 metrów w tamtą stronę. Rewelacja, słuchajcie, na wszystkie zawody i takie reset, rzeczy. Robimy reset, te numerki. Ale masz zawsze równo. Ale jest tak mniej więcej... Nie ma, że ludzie mają pretensje, że jeden ma 20 metrów, drugi ma 30 metrów, nie ma tego. Jest, chcesz, masz pretensje, czy tam jakieś... No pełen profesjonalizm mi powiedział, nie? Zmierz to sobie i... Zrobiliśmy leszcza, idziemy zobaczyć, ile ma centymetrów, bo Filip załatwił moją miarkę, pokażę wam ją za chwilę zresztą. No ale i tak potrzebujemy podpis zawodnika, który jest u nas, obok mnie jest Jacek Frączek. Zaraz on dokona pomiaru, no bo jest sekretarzem Władek Team, więc no kto jak nie on. No i zobaczymy, ile ten leszczu ma. Jacek z tym doświadczeniem mówi, że ma ile? 50, ma na pewno, bez mierzenia. Dobra, potem sprawdzimy, ile ma dokładnie. Leszcz uśmiercony wylądował w pudełku i co, byle do rana nie skurczył się do 40. Myślę, że się nie skurczy. 10, to w sumie każdy zawodnik jest sędzią.
No i jak, panie Mariuszu? Dobrze, dużo trawy jest. Dużo, na działkę się przyda. Ja mam leszcza jednego. Co ty mówisz? No. Congratulations. To ładny leszczyk. Tak? Taka 50, on mówi 50, ja myślę, że nie będzie 50. No, dużo nie zabrakło. No dobra, do rana się nie skurczy. Nie, bankowo. Chodźcie na sekundkę zobaczyć, na co wziął ten leszcz. Oczywiście na pęczek robaków, natomiast dużo ludzi mówi, że takie oto błyskotki straszą te leszcze. Osobiście średnio lubię na takie błyskotki łowić, na drugiej wędce nie mam tego, mam tak zwany goły hak, z samymi gwizdami oczywiście. Ten leszczyk pokusił się o taką przynętę udziwnioną. Moim zdaniem ona po prostu była mu pod pyskiem, to ją po prostu wziął. Także nie ma co się aż tak przejmować na to, czy mamy jakieś udziwnienia przy tym haczyku, czy nie. Leszczowi to nie przeszkadza. Będzie nowa marka, Morski Full. Ja, no. Jak chcesz, to ja zostanę jej dystrybutorem, menadżerem, te sprawy. Tak, tu mamy testera pierwszego, Mariusza, nie? To ja otworzę, zobaczę jaki pierwszy. Uwaga. Słuchajcie, brzmi jak niezła 16. To znaczy po północy. No to zdrowie wszystkich. Roman to w zeszłym roku mi podbierał tutaj rekordowego leszcza. Jak ci podbieram? To był mój leszcz, tylko mi go zdjąłeś z haczyka. No. No. Żarty się go cały czas trzymają, no, nie? No. Jak zawsze. No. Wszystkich zna się z małopolski żart. To panowie trzymają. Zdrowie. Spotkanie za ryby. O. O. A ty coś masz? Czy tak samo jak w zeszłym roku? Ja mam zawsze. Morskiego fula. O. Mówią, że 10, to nie tym palcem, 10% ma, nie? Ale mi nie wolno pić, ja tylko otworzyły mi tylko wącham. Tylko wącham, a to od samego wąchania można już, wiesz, dostać fazę, nie? To duża, duża sprawa, nie? Wędki wyciągnięte z wody, to można iść na kawę. Do państwa Talarowskich, to jest małżeństwo, które wygrało na ostatniej debacie masę przeróżnych ciekawych rzeczy. Takiego Titanika znalazłem po drodze, ludzie, to wasze? Nie, on był tam zacumowany, nie? No i co tutaj, kochani, słychać u was? Mam dyżurną lampkę taką, żeby cokolwiek na kamerze było widać. To i tak nic nie da. Ależ mamy ładny kadr, zobacz jaki... Jaki ładny kadr mamy, ludzie, kochani! I zobaczcie, i to jest na plaży wszystko! I tam wrzucimy do filmu. Nie. Słuchajcie, to molo jest mega niebezpieczne. Pełno takich, zobaczcie, wystających prętów. Jakby ktoś się na tym przewrócił, to tragedia. Zobaczcie, no jeszcze zawody się nie skończyły, a bardzo dużo zawodników się no już zebrało. Myślę, że połowa na pewno, jak nie wiem. Ten deszcz wykończył ludzi, no i wiatr. My jeszcze trochę ciśniemy. Zostawimy to dla jakichś dzieci. Proszę bardzo. Wszystko spakowane. 12 godzin za nami. Ja osobiście złowiłem jedną rybkę, ale są magicy, co mają po 3. Ty jeszcze się skurczył, Skuba, nie zareć. Jeszcze się skurczył. No nie, nie, nie jest, teraz nie jedz. Nie. To trwa klubu. Miłej atmosferze, ryby dopisały, nie było źle. Pogoda trochę nam nie sprzyjała, ale widzę, że wszyscy dotrwali do samego końca, za to w imieniu organizatorów serdecznie dziękuję. Pozwolicie teraz, że uhonorujemy najlepszych. Poznacie skład reprezentacji na Mistrzostwa Polski. Przy okazji, gdy poproszę kolegę prezesa o odpuszczanie, a kolegę drugiego prezesa o wręczanie nagród.